Tor wyścigowy Silverstone, znany doskonale fanom Formuły 1, to chyba najlepsze miejsce, by pokazać nową grę z serii F1. Nie tylko ze względu na rangę samej lokalizacji, ale i możliwość pokazania, jak świat wyścigów wygląda w praktyce. Na zorganizowanym przez Koch Media przy współpracy z Techlandem wydarzeniu mieliśmy więc nie tylko możliwość sprawdzenia przedpremierowo gry F1 2016, ale i samodzielne, całkiem analogowe przejechanie się po torach. Nie zabrakło rzecz jasna wbijających w fotel bolidów, wymagających naprawdę stalowych nerwów. Na deser dostaliśmy zaś możliwość postrącania pachołków w niesamowicie zrywnych kateramach stworzonych do widowiskowego driftingu. Po takiej wprawce ocena gry przy konsoli była możliwa z zupełnie nowej perspektywy. Czy siedzenie przy konsoli może chociaż po części oddać emocje z toru? Jak blisko F1 2016 do realizmu? Za moimi plecami wciąż toczy się rozgrywka w F1 2016. Mieliśmy naprawdę dużo czasu, ponad 2 godziny, żeby zaznajomić się z tym tytułem. Pierwsze wrażenia? No cóż, po tym jak wsadzili nas w prawdziwe bolidy, nie Formuły 1, ale Formuły Ford, trochę przerobione. No cóż, te wrażenia były nieporównywalne z tym, co później można znaleźć na konsoli, ale ta gra naprawdę wygląda teraz dobrze, no chociaż pokazano nam konsolową wersję, więc ale to już takie PC Master Race'owe trochę dywagacje. Natomiast będą zadowoleni zarówno ci, którzy oczekują tej gry symulacji, jak i ci, którzy chcą trochę arcade'owej zabawy, ponieważ opcji dostosowania pojazdu, opcji dostosowania całego otoczenia fizyki gry jest naprawdę, naprawdę dużo. Oprócz tego położono duży nacisk na interakcję naszego gracza z inżynierami, z innymi ludźmi z zespołu. Pojawia się takie cutscenki, w których ktoś do nas przychodzi, rozmawia, proponuje nam jakieś nowe kontrakty, mamy rozmowy, korzystamy z naszego laptopa, gdzie jest nasze centrum zarządzania. Do tego kilka nowych elementów. Oczywiście samochody mogą się rozwalać. Pojawiają się też takie tablice. Nie wiem, jeżeli oglądaliście kiedyś Formułę 1, to na pewno pamiętacie, że zawodnikom pokazuje się takie tablice, żeby wiedzieli, kto jest przed nim, jaki ma dystans, kto jest za nim, jak daleko. I to wszystko zostało zrobione także w F1 2016. Mieliśmy możliwość zagrania zarówno na padach, jak i na stanowiskach z kierownicami, gdzie wrażenia oczywiście są zdecydowanie lepsze. Ja nie jestem jakimś wielkim prosem w tego typu produkcjach, ale i tak udało mi się odnaleźć może trochę gorzej na padzie, ponieważ tamte... Jednak Formuła 1 to jest sport, w którym precyzja odgrywa najważniejszą rolę, więc bez dobrej kierownicy niestety nie będziemy tutaj mistrzami, ale i tak można się świetnie bawić, zwłaszcza że wszelkie opcje assistance można sobie włączyć, włącznie z liniami pomocniczymi. Z taką wiedzą możemy przejść do właściwej zabawy. Niezależnie czy zdecydujemy się na karierę, czy wybierzemy szybki wyścig, zaczniemy od dostosowania parametrów każdego bolidu. Warto wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne. W F1 2016 znaczenie ma jednak nie tylko stan toru, ale i naszego pojazdu. Decydując się na pełną symulację, możemy na przykład rozpocząć wyścig od okrążenia za safety carem, podczas którego rozgrzejemy opony i hamulce. Kluczowe elementy wpływające nie tylko na naszą szybkość, ale i bezpieczeństwo. Od strony graficznej, co niestety w pogorszonej przez internetowe playery jakości widzicie, jest przyzwoicie. Modele bolidów i sam tor odwzorowane są bez żadnego ale. Im dalej, tym gorzej, chociaż akurat czepianie się odstających wyglądem modeli twarzy czy uproszczonych modeli kibiców w grze wyścigowej to chyba już niewielka przesada. Zadowala jednak ilość detali. Wokół toru krząta się obsługa, na dźwigach porozstawiane są kamery, w pitstopach wciąż coś się dzieje. Pustki wychodzą dopiero na powtórkach z dalszych planów, ale znów to już czepialstwo. Premiera F1 2016 zaplanowana jest na 19 sierpnia, czyli już całkiem niebawem. Do tego czasu możecie rozejrzeć się za dobrą kierownicą. Tymczasem dziękuję, zapraszam na kolejne materiały. Trzymajcie się, cześć!